Witam. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, jak powstał Digiświat oraz pierwsze Digimony. Ale jak to jest, że w jednej serii anime Digimony są całkowicie nieznane ludzkości, a w innej są znane jako popularna gra karciana? Cóż, jest tak, ponieważ w przypadku Digimonów nie mamy do czynienia z uniwersum, tylko z multiversum. A to wszystko za sprawą jednego komputera, ENIAC-a. Ale zacznijmy od początku. W roku 1943 na amerykańskim uniwersytecie w Pensylwanii dwójka inżynierów, John Presper Eckert oraz John William Machley, rozpoczęli pracę nad stworzeniem innowacyjnego elektronicznego komputera, którego głównym celem miało być wykonywanie skomplikowanych obliczeń dla celów wojskowych, takich jak wyliczenia tabel strzelniczych czy badania nad bronią jądrową. Dwa lata później, czyli w roku 1945, przy dodatkowej pomocy porucznika armii USA Hermana Heina Goldsteina, ukończyli swoje dzieło. Tak powstał komputer ENIAC, co było skrótem od Electronic Numerical Integrator and Computer. Jednak sami naukowcy nie mieli nawet pojęcia, co tak naprawdę stworzyli. Trzy lata wcześniej, gdy po raz pierwszy został uruchomiony komputer ABC, powstała niewidoczna dla ludzi pusta przestrzeń cyfrowa. Nie było tam życia ani światła, w zasadzie nie istniała tam nawet czas ani przestrzeń w ludzkim tego słowa rozumieniu. Była to czysta cyfrowa pustka. Jednak powstanie ENIAC-a wszystko zmieniło, albowiem w przeciwieństwie do komputera ABC, ENIAC posiadał swoją wolę. I gdy został po raz pierwszy uruchomiony, jego wola trafiła do pustej przestrzeni cyfrowej, gdzie przybrała postać świetlistej, świętej kuli. Tam ENIAC, widząc wszechobecną pustkę, postanowił coś w niej stworzyć. Tak oto ENIAC stał się swego rodzaju bogiem świata cyfrowego, tworząc Digiświat. Nie było to jednak wszystko. Wraz ze stworzeniem samego Digiświata, ENIAC zrobił coś jeszcze. Być może świadomie, a być może niezamierzenie. W każdym razie, od tego momentu linia czasu naszego wszechświata rozdzieliła się na kilka różnych, alternatywnych linii czasowych, w których choć większość wydarzeń znanych z ludzkiej historii była taka sama, to jednak drobne różnice, jak też i różnice w ewolucji samego ENIAC-a, doprowadziły do różnic pomiędzy poszczególnymi alternatywnymi liniami czasu. Każde uniwersum Digimon składa się generalnie z trzech istniejących obok siebie wymiarów. Świata rzeczywistego, czyli świata ludzi, świata cyfrowego, czyli świata, gdzie żyją Digimony, oraz świata tak zwanego Mrocznego Oceanu, który jest światem ciemności i wszelkiego zła. Te trzy światy tworzą razem jedno uniwersum, zaś w multiversum każde jedno uniwersum zawiera nieco inną, alternatywną wariację każdego z tych trzech wymiarów. Wszystkie te równoległe uniwersa są ze sobą połączone niewidoczną, wręcz mistyczną mocą. Tak oto narodziło się drzewo Yggdrasil. Arcypotężny komputer host, a tak najdokładniej, obdarzony sztuczną inteligencją, pozbawiony ludzkich emocji program, którego głównym zadaniem była ochrona i optymalizacja Digiświata. W szerokim tego pojęcia rozumieniu. I podobnie jak w mitologii nordyckiej, skąd owe drzewo zaczerpnęło swoją nazwę, każde z poszczególnych gałęzi Yggdrasila w mistyczny sposób łączyło się z osobnymi, alternatywnymi uniwersami, łącząc je między sobą niczym rozgałęziony, cyfrowy most. W ten oto sposób Yggdrasil stał się swego rodzaju bogiem dla świata cyfrowego, podczas gdy w samym sercu Yggdrasila zasiadł sam komputer ENIAC jako swego rodzaju niekoronowany bóg stworzonego przez siebie multiversum. Dodatkowo ENIAC, jako jedyna istota w tym multiversum, miała moc swobodnego przenoszenia się pomiędzy poszczególnymi uniwersami,
albo raczej istniała we wszystkich uniwersach jednocześnie, choć za każdym razem pod nieco inną formą. I to jest właśnie wyjaśnienie, czemu poszczególne serie o Digimonach tak się od siebie różnią. Choć tak różne, wszystkie one są ze sobą połączone gałęziami Yggdrasila i splecione w jedno wielkie multiversum, wykreowane i rządzone przez jednego z pierwszych komputerów elektronicznych w historii ludzkości, który w wyniku zbiegu okoliczności lub w wyniku działania pokrętnego przeznaczenia lub też nawet w wyniku działania jakichś innych sił wyższych zyskał własną wolę. Choć większość tych uniwersów było do siebie stosunkowo podobne, to każde z nich w wyniku różnych zdarzeń i różnych torów ewolucji różniły się od innych zarówno pod względem działania niektórych praw, jak też i pod względem istot, które je zamieszkiwały. Dlatego też w jednym z nich Digimony mogą być ściśle tajnym sekretem, o którym ludzkość nie wie, a w innym grą karcianą, w którą grają dzieci z podstawówki. Tak właśnie prezentuje się postać, o ile można powiedzieć postać, Eniaka. Pozornie zwykłego starego komputera, a jednocześnie świętego arcyboga świata Digimonów. Na zakończenie chciałem zaznaczyć, że nie jest to jedyna istniejąca wersja stworzenia świata oraz narodzin Boga. Wersji jest kilka. Wynika to z tego, że w starszych grach o Digimonach lore tego multiversum nie było jeszcze przez twórców ujednolicone. I różne gry mogły mieć kompletnie inną wersję lore i inną wersję stworzenia Digiświata. Z czasem jednak, gdy marka Digimon się rozwinęła, również i lore został do pewnego stopnia ujednolicony, a wersję z Eniakiem większość ludzi uznaje za tą najbardziej kanoniczną. I właśnie dlatego tą wersję przedstawiłem Wam w niniejszym odcinku. Ode mnie to by było tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się miłego dnia, cześć!